Panie Wójcie, no to jakie życzenia ma Pan na najbliższy rok dla mieszkańców gminy Lubicz? Rok 2017 kończymy w dobrych nastrojach. Udało nam się wykonać prawie wszystkie zadania, jakie sobie zaplanowaliśmy na ten rok. Szczególnie cieszy modernizacja dróg, dlatego że jest to najbardziej zauważalne, a jednocześnie najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. Ale cieszymy się z tego, że wszystkie nasze stowarzyszenia, organizacje sportowe, szkoły, całe środowisko gminne uczestniczyło w bardzo wielu ciekawych projektach, w bardzo wielu ciekawych przedsięwzięciach. Na kolejny rok mamy zaplanowane inwestycje za ponad 20 milionów złotych. Powstaną także nowe drogi, powstaną nowe obiekty sportowe, obiekty użyteczności publicznej, oświatowe będą remontowane, także przy udziale środków zewnętrznych. Mieszkańcom na ten 2018 rok życzę, aby ich marzenia, ich plany się spełniły. Państwa marzenia i plany są naszymi planami. Życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, wszelkiej pomyślności. Wiecie, to może jeszcze tak kilka słów o tych inwestycjach, które będą. Jakie takie wśród nich są takie najważniejsze, takie sztandarowe, które no, mógłby Pan tak wymienić, o które już gmina może dawno zabiegała, a w tym roku, no, będzie, w przyszłym roku będzie szansa, żeby no, w końcu to dopiąć? Zmodernizujemy centrum Lubicza Górnego. To najbardziej zurbanizowany fragment gminy. Zbudujemy jakby nową przestrzeń publiczną, ulicę handlową, która będzie deptakiem, która będzie taką reprezentacyjną częścią Lubicza Górnego i takim centrum gminy. Modernizować także będziemy inne ulice w samym centrum Lubicza. Powstaną też obiekty handlowe i towarzysząca infrastruktura. To zmieni wygląd Lubicza Górnego i z tego się bardzo cieszę. Ale będzie też ogromny program kanalizacji na nowych terenach budowlanych w Krobi, a także uzupełnienie infrastruktury technicznej, kanalizacji, dróg w wielu miejscowościach na terenie gminy. Pani Przewodnicząca, to jakie życzenia ma Pani na przyszły rok dla mieszkańców gminy Lubicz? Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Lubicz, chciałabym Państwu złożyć najlepsze życzenia. Życzenia przede wszystkim zdrowia, abyście Państwo i Wasze rodziny byli zdrowi. I co jeszcze? Takie przesłanie, które już składałam na wielu spotkaniach świąteczno-noworocznych, uśmiechu. A dlaczego uśmiechu? Uśmiechu dlatego, że człowiek uśmiechnięty to jest radosny, życzliwy i tak go też odbiera inny. I życzę Państwu, aby na przyszły rok mogliście Państwo spełnić swoje marzenia, swoje plany, zamierzenia, tak rodzinne, jak i my sobie życzymy, aby tak duży budżet, jaki uchwaliliśmy właśnie dzisiaj, byśmy mogli spełnić i aby on służył Państwu jako mieszkańcom naszej gminy. Też tylko zapytam o ten mijający rok. Co Pani zdaniem takiego najbardziej może zapaść mieszkańcom w pamięci? Co najbardziej, z czego Pani może, Pani jest najbardziej dumna, co udało się gminie Lubicz dokonać? To znaczy, ja jestem najbardziej zadowolona z tej ilości dróg, które, że tak powiem, zaasfaltowaliśmy i wykonaliśmy na terenie gminy, głównie na terenie Lubicza Dolnego, bo to jest najbardziej, najstarsza, powiedzmy, jedna z miejscowości w naszej gminie i to nam się udało i z tego jesteśmy szczęśliwi. No i oczywiście takie przyziemne rzeczy, jak funkcjonowanie bez zarzutów komunikacji, szkoły, a co najistotniejsze, nazwaliśmy szkołę w Lubiczu imieniem błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego. Jest to również dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo tak powiem i postać jest wyjątkowa. In a one all so as late.